Jesteśmy na miejscu pożaru, do którego jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały zadysponowane. Jest to siedziba stadniny. Na szczęście konie zostały wyprowadzone wcześniej. Spaleniu uległy pomieszczenia, w których składowano bryczki, sprzęt jeździecki, pożywienie dla zwierząt. W tej chwili pożar jest dogaszany. Z nieoficjalnych, niepotwierdzonych do tej pory informacji wiemy, że mamy jedną osobę poszkodowaną. To jest pracownik tutaj, który ma poparzone ręce. W tej chwili przyjechało pogotowie ratunkowe i zostanie przekazany zespołowi, jakim są.